Cześć kochani, witajcie, witam was serdecznie po trochę krótkiej przerwie. Dzisiaj będzie haul zakupowy. Przez ten czas nazbierało mi się trochę wszystkich rzeczy. Mam kilka ubrań, mam kilka kosmetyków. Jeszcze patrzę tutaj, bo też miałam bransoletki przygotowane. Nie wiem gdzie dam, a bransoletki też mam, więc wam pokażę. Na samym początku kosmetyki. Są to dwa produkty do pielęgnacji włosów, które otrzymałam jak przechodziłam tą swoją metamorfozę w salonie Trendy. I dostałam szampon do włosów Schwarzkopf i jest to szampon przeznaczony do włosów normalnych i suchych. On ma zapewnić właściwy poziom nawilżenia. I cena tego szamponu, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba 42 zł. I z tej samej serii, z tej samej linii spray do włosów też normalnych i suchych, przywracający właściwy poziom nawilżenia. Jest to spray, którego używamy zaraz przed modelowaniem, czyli zaraz przed tym, jak będziemy stylizować nasze włosy. I cena tego produktu to 48 zł. Dajcie znać, czy one są gdzieś dostępne w jakichś sklepach, czy po prostu tylko można je zdobyć w salonach fryzjerskich. Jestem bardzo zadowolona z produktu, fajnie mi się ich używa, no gdyby nie cena, która jest jednak wysoka i trochę odstraszająca, ale myślę, że warto od czasu do czasu trochę bardziej zadbać o nasze włosy. Kolejny produkt to Synesis i jest to perfumowany olejek do ciała o zapachu słodkiej babeczki. Ten produkt przypomina mi perfumy, które kiedyś kupiłam sobie we Francji w perfumerii Fragonard i to jest po prostu prawie identyczny zapach. Bardzo przyjemnie mi się go używa i bardzo fajnie mi się kojarzy. Wchodziłam sobie na stronę Synesis i jest tam mnóstwo, a to mnóstwo produktów. Między innymi zaciekawi mnie chyba krem czosnkowy. Mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się gdzieś go wypróbować, bo jestem bardzo ciekawa jego działania. No ale cena też jest bardzo wysoka. I kolejny produkt to Essie lakier do paznokci w kolorze 25 Funny Face. Postanowiłam, że od czasu do czasu, jeśli będę miała ochotę, to kupię sobie właśnie lakier Essie. No i tym razem postawiłam na taki kolor. Bardzo ładnie wygląda na paznokciach. Zresztą sam tego poprzedniego też jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o kosmetyki, patrzę teraz, no to by było wszystko, nie ma tego za dużo. Przejdę do ubrań, bo jest tego zdecydowanie więcej. Wyprzedaże powoli się kończą. W sumie nic ciekawego nie znalazłam na wyprzedażach, gdzieś tam w sieciówkach. Myślę, że już powoli chyba będą się kończyć i jak będą, to zostaną takie bardzo małe rozmiary, bądź ewentualnie same duże. I kupiłam sobie sukienkę. Sukienkę kupiłam sobie w sklepie u mnie w mieście, w Pszczynie. Jest to sukienka z takiego sklepu Strefa. Kiedyś ten sklep nazywał się Ryłką. Mają tam naprawdę bardzo fajne rzeczy i myślę, że ten sklep jest dosyć lubiany w naszym mieście. Ja kupiłam sobie taką sukienkę białą, w takie niby czarne wzory. Sukienka jest trochę na mnie za długa, więc na pewno będzie skrócona. I cena tej sukienki przed wyprzedażą to 119,90, a było minus 50%, więc ja zapłaciłam 60 zł. Nie mogę się doczekać, kiedy ją założę. Zresztą latem bardzo lubię nosić sukienki. Wystarczy założyć jakieś płaskie obuwie, sandałki czy balerinki i już mogę gdzieś tam uciekać w miasto czy na spacer. Jeśli chodzi o ten sklep, to by było wszystko. W sobotę też się wybieram. Mam nadzieję, że została jeszcze jedna sukienka, którą też sobie upatrzyłam, a na którą się wtedy nie zdecydowałam. Mam nadzieję, że jeszcze na mnie będzie czekała. Kolejne dwie rzeczy to z sklepu z odzieżą używaną i nową. Jest to sklep Szafa. Tam są najczęściej rzeczy z Anglii sprowadzane. Dużo jest rzeczy z metkami, tak jak na przykład ta spódniczka. Tą spódniczkę pokazywałam wam także na moim Facebooku. Jest to spódniczka taka w formie troszeczkę bombeczki, różowo-pomarańczowa i ona pochodzi z River Island. Ona była z metką i na metce widzimy cenę taką. Cena w sklepie to 36 zł, ale z uwagi na to, że był tutaj taki kwiatek, który po prostu komuś się spodobał i ktoś sobie ten kwiatuszek zabrał do domu, ja za nią zapłaciłam 30 zł. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądała, czy do zwykłej białej bokserki, czy do jakiejś czarnej i do tego jakieś fajne, kolorowe buty i na pewno będzie to taki fajny, wiosenny